Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej, niezależnie od płci, czy on, czy ona. Witam Was serdecznie na wróżbie z kart Tarota Klasycznego. Kochani, skupmy się na naszej osobie ukochanej. Ja oczywiście Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was na wróżby również indywidualne. Przypominam, że na kanale są wróżby kolektywne, więc takie grupowe, ogólne. Jeśli potrzebujecie wsparcia, rozmowy, wskazówek, drogowskazów, przyjdźcie do mnie, napiszcie e-maila i po prostu zamówcie wróżby indywidualne. Zapraszam serdecznie. Mój e-mail, adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale, w filmikach, w komentarzach. Zapraszam. Również komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i po prostu bądźcie tutaj aktywni, zaglądajcie codziennie. Bądźcie z nami, kochani. Dobrze, więc proszę karty Tarota o jego myśli. Co on myśli? Co on myśli? Co on myśli? Pokażcie, kochane karty, co on myśli? Pokażcie, kochane karty, co on myśli? Co on myśli? Dobrze. Więc powiem dzisiaj może od razu, jakie mam tutaj myśli. Później przejdziemy do następnych aspektów. Więc dziewiątka pentakli, tak? Dziewiątka pentakli, no to coś tutaj już jakby chce on odnieść sukces. Chce stabilnej relacji, chce czegoś długotrwałego, głębszego, długotrwałego, tak? Paź monet, no być może tutaj no z dziewiątki monet przechodzimy na pazia monet, czyli jeszcze się zastanawia, być może mu jeszcze brakuje doświadczenia, brakuje mu jeszcze finansów, brakuje mu jeszcze czegoś do szczęścia, tak? Na razie się jeszcze zastanawia, bacznie obserwuje, może sprawy finansowe są tutaj właśnie problemem, ponieważ z dziewiątki przechodzimy na jedynkę, tak? Znaczy na pazia tutaj, tak? Czyli to jest jakby tendencja zmniejszenia, czyli może jakiś brak pieniędzy, brak dobrego zawodu. No i mamy paź kielichów, czyli jest tutaj osoba zakochana, tak? Zakochana, lubiąca również wolność, lubiąca również bycie niezależnym, ale jednocześnie jest to osoba emocjonalna, jest to osoba romantyczna, która ma dużo emocji, która lubi się zakochiwać, lubi być tutaj w romansach, no ale jest jeszcze taka niedojrzała, powiedzmy, tak? To są myśli. Teraz przejdziemy do uczuć. Jakie uczucia ma ta osoba? Trzy kielichy, czyli lubi być ta osoba radosna. Królowa kielichów. Ma ta osoba w sercu jakąś królową kielichów, czyli jest zakochana, tak? W jakiejś królowej kielichów i ma dużo uczuć, chce się radować. Teraz czwórka buław również. Chce budować z tą królową kielichów coś romantycznego, tak? Coś romantycznego, coś pięknego, jakąś relację romantyczną. Także tu jest rzeczywiście jakaś miłość, powiedzmy, jakieś zauroczenie jakąś piękną kobietą, królową, może starszą od niego, może jesteś starsza od niego. Tutaj mamy w jego zamiarach słońce, as buław i o, kochankowie, kochani. Więc słońce mówi o dobrych zamiarach, gorących, pozytywnych. As buław mówi o tym, że chce wziąć on sprawy w swoje ręce i również też o seksualności, charyzmatyczności, o nowym początku, o inicjatywie. No i kochankowie, czyli chce ta osoba tej romansu, chce no, być romantycznie w parze, tak? Mieć relację romantyczną. Kochankowie, czyli uczucia, chemia, seksualność, emocje, romantyczność, to wszystko. No i tutaj jednak jest jakaś ta osoba może zrezygnowana, troszeczkę smutna, coś się skończyło, jakby nie widział dobrej szansy, tak, na rozwój, która jednocześnie ta szansa sama mu się tutaj podsuwa pod nos, ale ta osoba jakby jeszcze się smuci, tak, że coś straciła, że może jeszcze
jest trudno odzyskać to, co było. Może są jakieś przeszkody, może są jakieś wątpliwości, jakieś właśnie tu troski, ale zamiary mówią o bardzo czymś pozytywnym, bardzo coś tutaj dobrego, tak? Także w sercu też mamy miłość, dużo emocji w głowie, także są tutaj emocje, być może czuje się ta osoba niewystarczająco jakby dojrzała i niewystarczająco dobrze usytuowana finansowo. Może przerasta ją ta królowa właśnie na pewno kielichów, ale chce tu osoba bardzo pozytywnej, pięknej, romantycznej, emocjonalnej relacji. Także tego Wam życzę, by tak się to wszystko potoczyło w tym kierunku, jak tutaj pokazują te karty dzisiejsze. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.